Czego w gotiku nie brakuje? Przedmiotów wszelkiej maści, począwszy od zardzewiałego oręża, poprzez ziółka, warzywa, owoce, pergaminy, rudy żelaza, fiolki, mapy, aż do magicznych błyskotek skończywszy. Wszystko to możesz znaleźć, zrywać, zbierać, kupować, wymieniać, kraść, czarować itd. Pokonanych zjadliwych nieprzyjaciół możesz przerobić na porcje mięsa i schować w niesłychanie pojemnych kieszeniach, aby w wolnej chwili poddać je obróbce termicznej na patyczku. Elementy łowiecko-kulinarno-kolekcjonerskie świetnie wypełniają czas w trakcie swobodnych wędrówek po bezdrożach myrtanym. Zawsze znajdziemy jakiegoś wychudzonego gościa, który zbyt długo pilnował skrzyni. Zauważymy cenne zioła lub trafimy na pasącą się zwierzynę. Jeśli nie masz zacięcia do tych spraw, zawsze możesz urozmaicić bieg, udając gościa, który biegnie zapalić znicz olimpijski, lub wykorzystaj magiczną grawitację myrtany i zamiast mozolnie gramolić się pod górkę, pokonuj szybko stromizny skokami astronauty. Szkoda tylko, że liczba błędów, zacinek i wymagania sprzętowe utrudniają beztroską zabawę. Ciężko na coś takiego przymknąć oko, zwłaszcza przy trzeciej odsłonie tytułu i pamiętając wcześniejsze szumne zapowiedzi twórców. Mimo tego Zmierzch Bogów jest nadal dobrym terenem dla kogoś, kto do tej pory nie wędrował przez krainy magii i miecza, ponieważ oprócz wspomnianych zalet rozgrywka utrzymana jest w klasycznym kanonie fantasy. Natomiast jeśli nie jest to twój pierwszy RPG, przyjmij z godnością odrobinę nudnego schematyzmu, płytkiego patosu i momentami drętwawych dialogów. Poszalej sobie na otwartej przestrzeni. Popływaj. Potańcz. I poćwicz snowboardowe ślizgi na dachu chałup, a kiedy się zmęczysz, napij się z beczki, spocznij na zydelku i poczekaj. Na co? Na Gothic 4. Zanosi się na to.